Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 259. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami pieśni z Księgi Judyty, rozdział 16, wersety 1 i 2, a później od 13 do 15. Uderzcie w bębny na cześć mojego Boga. Zagrajcie panu na cymbałach, zanudźcie mu psalm i pieśń uwielbienia, wysławiajcie i wzywajcie jego imię. Ponieważ pan jest Bogiem, który niweczy wojny, do swego obozu pośród ludu prowadząc, wyrwał mnie z rąk mych prześladowców. Bogu memu zaśpiewam pieśń nową. Panie, jesteś wielki i przesławny, przedziwny w sile swojej i niezwyciężony. Niech Ci służy wszelkie Twoje stworzenie, bo Ty rzekłeś i stało się. Tyś posłał Twego ducha, a On zbudował wszystko. I nie ma nikogo, kto by się sprzeciwił Twemu głosowi. Góry bowiem trzęsą się od podstaw razem z wodami, a skały jak wosk się topią przed Tobą. Ale dla bojących się Ciebie, Ty będziesz łaskawy. W rozdziałach 17 i 18 księgi Jeremiasza prorok porusza temat zaufania do Boga jako źródła prawdziwej mądrości i bezpieczeństwa. Teksty te kontrastują z fałszywym zaufaniem do ludzkich zabezpieczeń i grzechu, który prowadzi do zguby. Jeremiasz wzywa do pokuty i nawrócenia, podkreślając, że Boże prowadzenie i wierność są kluczem do ochrony i błogosławieństwa. Grzech Judy jest zapisany żelaznym rylcem, wyryty diamentowym ostrzem na tablicach ich serc i na rogach waszych ołtarzy. Jako pomnik ich synów, ich ołtarzy, ich Aszer przy zielonych drzewach na wysokich pagórkach. Góro moja na równinie, twój dobytek i wszystkie twe skarby wydam na grabież, jako zapłatę za wszystkie twe grzechy popełnione w twych granicach. Będziesz musiała się wyrzec dziedzictwa swego, które ci dałem. Będziesz w niewoli u Twoich wrogów, w ziemi, której nie znasz. Albowiem rozpaliliście ogień mojego gniewu, będzie on płonął na wieki. Tak mówi Pan. Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie. Nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. Wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi. Nie obawia się, gdy nadejdzie upał, bo zachowa zielone liście. Także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców. Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne, któż jest głębi. Ja, Pan, badam serce i doświadczam nerki, bym mógł każdemu oddać stosownie do jego postępowania, według owoców jego uczynków. Kuropatwa wysiaduje jajka, których nie zniosła. Podobnie czyni ten, kto zbiera w nieuczciwy sposób bogactwa. Pośrodku dni swoich musi je opuścić. I gdy nadejdzie jego koniec, okazuje się głupcem. Tronem chwały, wzniesionym od początku, jest miejsce naszej świątyni. Nadziejo Izraela, Panie, wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni, ci, którzy oddalają się od Ciebie, będą zapisani na ziemi, bo opuścili źródło żywej wody, Pana. Uzdrów mnie, Panie, bym się stał zdrowy. Ratuj mnie, bym doznał ratunku. Ty bowiem jesteś moją chlubą. Oto oni, którzy mi mówią, gdzie jest Słowo Boże, niechże się wypełni. Ale ja nie wołałem do ciebie o nieszczęście ani nie pragnąłem dnia zagłady. Ty wiesz, to, co wyszło z moich ust, jest zupełnie jawne przed Tobą. Nie bądź dla mnie postrachem, ty moja ucieczko w dniu nieszczęścia. Moi prześladowcy niech zostaną zawstydzeni, lecz mnie niech nie spotka hańba. Niech ich lęk ogarnie, lecz nie mnie. Ześli na nich dzień nieszczęsny, zgładź ich, zgłać po dwakroć. Tak mówi pan do mnie. Idź, stań w bramie synów narodu, przez którą wchodzą i wychodzą królowie judcy, oraz we wszystkich bramach Jerozolimy i mów do nich: Słuchajcie słowa pańskiego, królowie Judcy, cały Judo i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy przechodzący przez te bramy. Tak mówi Pan. Strzeżcie się, jeśli wam życie miłe, by nie nosić rzeczy ciężkich w dzień szabatu, ani nie wnosić ich przez bramy Jerozolimy. Nie wynoście żadnych ciężarów ze swych domów w dzień szabatu, ani nie wykonujcie żadnej pracy. Lecz raczej święćcie dzień Szabatu, jak nakazałem waszym przodkom. Ale oni nie słuchali ani nie nakłonili ucha, lecz uczynili twardym kark, odmawiając posłuszeństwa i odrzucając pouczenie. Jeżeli okażecie mi pełne posłuszeństwo, wyrocznia Pana, jeśli nie będziecie wnosić żadnego ciężaru przez bramy miasta w dzień Szabatu, i jeśli będziecie święcić dzień szabatu, nie wykonując w nim żadnej pracy, będą wchodzić przez bramę miasta królowie i książęta zasiadający na tronie Dawida. Będą wjeżdżać na wozach i koniach, oni, ich dostojnicy, mężowie judzcy i mieszkańcy Jerozolimy, a miasto to będzie zamieszkałe na wieki. I przyjdą z miast judzkich, z okolic Jerozolimy, z ziemi Beniamina, z Szefeli, z gór i z południa, przynosząc ofiary całopalne, krwawe, pokarmowe, kadzidło i ofiary dziękczynne do domu pańskiego. A jeżeli mnie nie posłuchacie, by święcić dzień szabatu, by się powstrzymać od noszenia ciężaru, gdy wchodzicie bramami Jerozolimy w dzień szabatu, rozpale gniew w jej bramach i pochłonie pałace Jerozolimy i nie zgaśnie. Słowo, które pan oznajmił Jeremiaszowi: Wstań i zejdź do domu garncarza, tam usłyszysz moje słowa. Stąpiłem więc do domu garncarza, on zaś pracował właśnie przy kole. Jeżeli naczynie, które wyrabiał, uległo zniekształceniu, jak to się zdarza z gliną w ręku garncarza, robił z niego inne naczynie, według tego, co wydawało się słuszne garncarzowi. Wtedy pan skierował do mnie następujące słowo: czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak ten garncarz, wyrocznia Pana. Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, domu Izraela, w moim ręku. Raz postanawiam przeciw narodowi lub Królestwu, że je wyplenię, obale i zniszczę. Lecz jeśli ten naród, przeciw któremu orzekłem karę, nawróci się ze swej nieprawości, będę żałował nieszczęścia, jakie zamyślałem na niego zesłać. Innym razem postanawiam, by jakiś naród lub królestwo utwierdzić i rozkrzewić. Jeżeli jednak czyni wobec mnie zło, nie słuchając mojego głosu, będę żałował pomyślności, jaką postanowiłem go obdarzyć. Teraz zaś mów mężom ludzkim i mieszkańcom Jerozolimy: Tak mówi Pan. Oto przygotowuję dla Was nieszczęście i snuję przeciw Wam plan. Nawróćcie się więc każdy ze swej złej drogi. I uczyńcie lepszymi wasze drogi i wasze czyny. I rzekli oni. Na próżno. chcemy raczej pójść za swoimi własnymi przekonaniami. Każdy będzie postępował według popędu swego przewrotnego serca. Dlatego tak mówi Pan. Zapytajcie się narodów, czy ktokolwiek słyszał coś podobnego. Zgoła ohydnie postąpiła dziewica Izrael. Czy może znika z moich skał śnieg Libanu? Czy zanikną wody obce, zimne, płynące? A jednak mój naród zapomniał o mnie, nicością palą kadzidło. Sprawię, że potykać się będą na swych drogach, na dawnych ścieżkach, że będą chodzić po błędnych ścieżkach, po drodze niewytyczonej, że uczynią swój kraj pustynią i na wieki pośmiewiskiem. Każdego, kto będzie przechodził, ogarnie zdumienie i będzie potrząsał głową. Podobnie jak to czyni wschodni wiatr, rozproszę ich w obliczu wroga. Plecy, a nie twarz pokażę im w dniu ich zagłady. Oni rzekli: Chodźcie, uknujemy zamach na Jeremiasza, bo przecież nie zabraknie kapłanowi pouczenia, ani mędrcowi rady, ani prorokowi słowa. Chodźcie, Uderzmy go językiem, nie zważajmy wcale na jego słowa. Usłysz mnie, panie, i słuchaj głosu moich przeciwników. Czy złem za dobro się płaci? A oni wykopali dół dla mnie. Wspomnij, jak stawałem przed tobą, aby się wstawiać za nimi, aby odwrócić od nich Twój gniew. Dlatego wydaj ich dzieci na pastwę głodu i zgładź ich ostrzem miecza. Niech żony ich zostaną bezdzietnymi wdowami, mężowie ich niech wyginą od zarazy, a młodzież ich niech zginie na wojnie od miecza. Niech się rozlegnie krzyk z ich domów, gdy sprowadzę na nich nagle złoczyńców, albowiem wykopali dół, by mnie pochwycić, a pod nogi moje potajemnie zastawili sidła. Ty zaś, panie, znasz wszystkie ich mordercze plany przeciw mnie. Nie odpuszczaj ich przestępstwa. Ani nie wymazuj ich grzechu z przed swego oblicza. Niech padną przed tobą. W chwili twego gniewu wystąp przeciw nim. W rozdziale pierwszym drugiego listu Świętego Pawła do Tymoteusza autor wyraża wdzięczność za wiarę Tymoteusza i zachęca go do odwagi w głoszeniu Ewangelii, mimo trudności i prześladowań. Podkreśla znaczenie obrony prawdy i wierności Bożym obietnicom, przypominając, że Bóg nie daje ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i rozwagi. Paweł zwoli Boga, apostoł Chrystusa Jezusa, posłany dla głoszenia życia obiecanego w Chrystusie Jezusie, do tymoteusza, swego umiłowanego dziecka. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana. Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie, z czystym sumieniem, gdy nieustannie Cię wspominam w moich modlitwach w nocy i we dnie. Pragnę cię zobaczyć pomnę na Twoje łzy, by napełniła mnie radość na wspomnienie bezobłudnej wiary, jaka jest w Tobie. Ona to zamieszkała najpierw w Twojej babce, Lois. I w Twej matce, Eunice, a pewien jestem, że mieszka i w Tobie. Z tej właśnie przyczyny przypominam Ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w Tobie od nałożenia moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, jego więźnia. Lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą. On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który zniweczył śmierć a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. Jej głosicielem, apostołem i nauczycielem ja zostałem ustanowiony. Z tej właśnie przyczyny znoszę i to obecne cierpienie, ale zaujmę sobie tego nie poczytuję, bo wiem, komu zawierzyłem i jestem pewny, że mocen on jest ustrzec mój depozyt aż do owego dnia. Zdrowe zasady, które posłyszałeś ode mnie, zachowaj jako wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka. Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy ci, którzy są w Azji, a pośród nich figelos i hermogenes. Niech Pan użyczy miłosierdzia domowi Onezyfora za to, że często mnie pokrzepiał i łańcucha mego się nie wstydził. Lecz skoro przybył do Rzymu, gorliwie zaczął mnie szukać i odnalazł. Niechaj mu Pan dozwoli znaleźć w owym dniu miłosierdzie u Pana. A jak wiele mi wyświadczył w Efezie, Ty wiesz lepiej. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.